Dobra, dobry wieczór. Przepraszam za małe opóźnienie. Trochę internet tutaj odmawiał posłuszeństwa. Dobry wieczór, cześć na live'ie, który ma tytuł: czy warto korzystać z terapii online? Tak tytułem wstępu, zanim odpowiemy sobie na to pytanie, najpierw się przedstawię, tak? Wojciech Jałuszyński, jestem psychoterapeutą, terapeutą uzależnień w trakcie szkolenia, także certyfikowanym coachem. Oprócz tego też mężem, ojcem. Jak wiecie, ci, którzy mnie zawsze oglądają, to wiedzą, że ja zawsze lubię o tym wspominać, bo to dla mnie też ważne role po prostu. Oprócz tego właśnie, co, prowadzę terapię online od roku, a teraz będzie taka nowość jak wizyty domowe, ale o tym powiem na końcu. Dobra, tak tytułem wstępu, no właśnie, no nam się świat medyczny przeniósł do internetu, a także na infolinię, czy linię telefoniczną, nie? Tak, mamy teleporady, czy wideoporady, mamy wszystko i, nie? Mamy e-learning, i medycynę, no i ta i innowacja, tak, także dotknęła przestrzeni, jaką jest psychoterapia. Jeszcze tak dodam, jeśli macie jakieś pytania, zachęcam jak najbardziej do zadawania. Odpowiem jak zawsze tutaj po tej części takiej merytorycznej. Dobra, lecimy z tematem. No właśnie. Przeniesiono także psychoterapię do internetu. I co z tym? Wielu ludzi ma do tego mieszane uczucie. I poniekąd te uczucia, które są jak najbardziej zrozumiałe. One są zrozumiałe, jeśli chodzi o też terapeutów, ale też klientów, pacjentów, tak? Najczęstszym takim głosem krytyki wobec, czy w ogóle medycyny online, jest brak kontaktu takiego bezpośredniego. I to jest również podnoszone jako argument przeciwko terapii online, że brakuje tego kontaktu bezpośredniego. I to prawda, ponieważ nie możemy, jeśli korzystacie, albo chcecie korzystać, albo mówię teraz jako doświadczenia, i ja tutaj mówię jako terapeuta, tak, który od roku prowadzi terapię online, głównie, ale też jako człowiek, który sam też na swojej terapii w pewnym momencie zmuszony był przejść na online. Więc mówię tutaj z doświadczenia klienta i terapeuty. Więc właśnie, z jednej strony brakuje tego kontaktu bezpośredniego. Nie można uścisnąć ręki. Tak? Jest trudność z takim kontaktem, wiecie, wzrokowym nawet. Nawet jeśli patrzymy sobie teraz tak pięknie w oczy, tak, ja was nie widzę, nie? Ja widzę swoją twarz, tak? Owszem, jeśli korzystam z jakichś komunikatorów typu Zoom, tak, Skype, Messenger, widać, ale to jest jakaś odległość, tak? Wiadomo, często się mówi, że w internecie można być niekoniecznie można być sobą. I to jest właśnie to, że z jednej strony terapeuta na przykład może coś udać, może też udać klient. Jakby jest taka bariera, która jakby robi ten dystans, tak, i robi przestrzeń na to, że możemy nie do końca być uczciwi. Tak? I że czegoś brakuje. To jakby jedna strona medalu. Druga strona medalu,
jest konflikt tego, że no, terapeuta nie zawsze jest w stanie zareagować na emocje, które się pojawiają, tak? Nie zawsze, no nie wiem, no chociażby czasami w terapii jest taki moment, że czasami terapeuta podaje na przykład chusteczkę, nie? To często jest ważny moment takiego wsparcia okazane, nie? Tutaj chusteczki ja dać nie mogę. Jeśli na przykład dotykamy ciężkich tematów i są łzy, no to wtedy trochę, trochę jest to kłopotliwe, nie? Żeby tak zareagować, tak? Czasami w terapii stacjonarnej są pewne gesty, nie? Czyli na przykład, no takie wiecie, no nie wiem, jak uścisk dłoni, to już mówiłem, tak, nie wiem, czy przytrzymanie za ramię, tak, złapanie za rękę w odpowiednim momencie. Czasami takie rzeczy dzieją się po prostu, tak? Jeśli one nie wykraczają poza jakieś normy, tak? Jeśli dzieje się to z szacunkiem, empatią, wrażliwością, czasem jest to pożądane, tak? I mówię też jako klient, tak? Bo sam tak gdzieś tam na terapii też przeżywałem różne trudne momenty, tak? No i takie wsparcie było jak najbardziej pomocne. Dodatkowo, gdzieś taką trudnością są łącza, tak? Nie zawsze te łącza są najlepsze, tak? Są one obciążone. Skype, tak, Teamsy, ty chyba, czy Messenger, no, potrafią zawodzić, tak, i zawodzą. Często na przykład mi się spotyka, że Messenger, na przykład jeśli, tym bardziej jeśli właśnie jedna osoba korzysta na przykład z laptopa, komputera, a druga z telefonu, no to wtedy są jakieś zakłócenia typu, że na przykład w pewnym momencie przerywa dźwięk, tak, i trzeba się łączyć na nowo, nie? No, nie zawsze to jest wina, i to nie chodzi o to, że to jest czyjaś wina, po prostu tak czasami jest, nie? Że czasami te łącza nie stykają, jak to się mówi, i zawodzi nas technika, co utrudnia, tak? Czasami ciężko na przykład przerywa zdanie, tak? I nie słychać, co zadana osoba chciała powiedzieć, czy terapeuta chciał o coś spytać, nie? Czasami też rozmawiamy, jest też właśnie problem z mikrofonem, tak? No czasami na przykład ten mikrofon nie działa, tak? Nie słychać, przycina. To są takie najpopularniejsze błędy, znaczy błędy, utrudnienia, jeśli chodzi o terapię online. I teraz opowiem, dlaczego jednak jest to do obejścia. Tak, bo i zaczynam od tego argumentu kontaktu. Mianowicie, każdy z nas w tej chwili ma jakichś znajomych online. Prawdopodobnie każdy z nas ma jakichś znajomych, których zna tylko przez online, albo ma kontakt tylko przez online lub telefon. Tak? No bo na przykład mieszka daleko od nas, czy na przykład jest na kwarantannie, tak? Czy zdrowie mu nie pozwala, czy jakakolwiek inna sytuacja. Tak? Bo na przykład ktoś jest za granicą, mamy tego multum. I jasne, z jednej strony jeśli na przykład jest to ktoś, był ktoś bliski, czy jest, tak, i jest daleko, to owszem, ta relacja może tracić takie wartości, ale znowu ten kontakt może być podtrzymywany i ten kontakt może być dalej autentyczny, tak? Właśnie jeśli są osoby, które właśnie znamy tylko z internetu, tak? I w tym przypadku są młodzi ludzie, dobrze, tak? Oni mają praktycznie więcej znajomych w internecie niż w realu. Owszem, nie do końca jest to w porządku, oczywiście, ale
to jest przykład na to, że te relacje idzie zbudować w online, tak? I idzie zbudować, jeśli właśnie, owszem, jest ta przestrzeń na to, żeby, że tam można na przykład coś, nie wiem, okłamać na przykład, tak? Czy nie powiedzieć do końca, czegoś nie zauważyć, to jeśli terapeuta jest zaangażowany, ma uważność i klient jest autentycznie zaangażowany w proces, tak? Jest gdzieś tam nastawiony na to, żeby autentycznie pracować, no to wtedy, tak, można ten kontakt zbudować, tak? I można jakby zbudować tą relację. Można to obejść, tak? Zaangażowanie własne, tak? Online też wymaga od terapeuty na przykład totalnego skupienia się na, jeszcze bardziej uważnym skupieniu się na kliencie, jego problemach, tak? I o tym, co mówi. Bo często, wiecie, widzę, czytam na przykład różne historie w różnych grupach, tak? Na Facebooku, czy na forach, tak? Czy też gdzieś tam się sam z tym spotykam, że ludzie mi mówią, że kurczę, czy to dobrze, że na przykład psycholog, terapeuta, tak, podczas rozmowy, podczas sesji odbierał telefon, czy odpisywał SMS na SMS-y, tak? W terapii online bardziej to widać, tak? Jakby bardziej widać niezaangażowanie terapeuty, tak? Terapeuta musi być bardziej zaangażowany, po prostu. Co jest tylko i wyłącznie korzyścią dla klienta, tak? Bo w kontakcie bezpośrednim, mimo wszystko, że to widać, to mamy taką tendencję, że kurczę, gdzieś to przejdzie, nie? Bo się boimy zwrócić uwagę i tak dalej. A tu możemy na przykład poprosić, widać przede wszystkim, nie? Co ktoś robi po drugiej stronie, tak? Czy odpala jakąś stronę, przegląda Facebooka, tak? No, idzie to łatwiej zauważyć i też klient przez to, że nie ma tego tej bariery, w sensie, że nie widzi mnie, tak, do końca, tak, to ja też mogę coś powiedzieć, nie? Że właśnie no, nie wyśmieje mnie, a jak mnie wyśmieje, to wyjdę stąd, tak? I jakby po kłopocie. Więc to też jest przestrzeń na to, że klient może być bardziej otwarty. Może być, przede wszystkim klient jest na swoim terenie, tak? On rozmawia z własnego domu, tak? Własnego mieszkania, tak? Z przestrzeni tam, gdzie on chce być w tym momencie i tam, gdzie w tym momencie czuje się najbezpieczniej, tak? To jest wielka zaleta terapii online, tak? Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo dla klienta w tym sensie, że on czuje się bezpieczny w tym miejscu, gdzie jest. On nie musi nigdzie iść, tak? Nie wiem, na drugi koniec miasta na przykład, tak? Czy dojechać. I też jest to, że korzystając z terapii online, nikt nie musi wiedzieć, że to ty z tej terapii korzystasz, nie? Bo możesz na przykład zamknąć się w pokoju, tak? W swoim, czy w swoim mieszkaniu, w domu i nikt z sąsiadów na przykład nie pyta, kurczę, gdzie ty jedziesz, nie? Nie musisz się tłumaczyć, tak? Po prostu jesteś w miejscu właśnie, gdzie jesteś, tak? I możesz tylko komputer, tak? I rozmawiasz. Jest to wielkie ułatwienie, tak? Jest to też wielkie ułatwienie, jeśli chodzi o sam właśnie dojazd, nie? Bo właśnie czasami mamy, mieszkając na prowincji, tak? W małych miastach, miasteczkach, wsiach, no jest to utrudnienie dostać się do terapeuty, tak? Bo czasami na przykład mamy 50 kilometrów, tak? Trzeba dojechać, czasami nie ma dojazdu bezpośredniego, trzeba kombinować. To generuje koszty dodatkowe, bo oprócz tak, za sesję terapeutyczną płacimy także za dojazd, tak? No i czas, nie?
który no właśnie, no, czas to pieniądz, mówią, nie? I powiem wam z takiego własnego przykładu, tak, że ja mieszkam 50 km od Poznania. Na swoją własną psychoterapię jeździłem do Poznania właśnie. Nie miałem bezpośredniego połączenia, więc ja traciłem 4 do 5 godzin, żeby jechać na godzinną terapię, nie? No i właśnie, gdzieś tam 4 godziny, tam około 4 godzin to wtedy, kiedy jechałem na przykład samochodem, tak? Ale to znowu były większe koszty paliwa, nie? Albo na przykład, kiedy dojeżdżałem pociągiem, tak? To musiałem dojechać do miejscowości, z której jechał pociąg do Poznania i musiałem, no to wiadomo, stosowanie się do rozkładu, tak? Bycie gdzieś tam wcześniej, odpowiednio. To wszystko generuje koszty i zabiera czas. Czas, który można przeznaczyć na inne, dobre, wartościowe rzeczy. I to jest zaleta online, bo że wystarczy umawiać się na konkretną godzinę, o konkretnej godzinie zwaniamy się, rozmawiamy. Zwaniamy godzinę, kończymy, wracasz do swoich obowiązków, czy do swojego życia. Jest ułatwienie, wielkie ułatwienie, tak? Zwłaszcza mówię dla osób, które no, nie mają na co dzień takiego dostępu, tak? I niestety dostęp do terapii, do w ogóle do poradni zdrowia psychicznego, tak, jest utrudniony, tak? No w ogóle spróbujcie się umówić do psychiatry prywatnie, no to są po prostu kolejki na czasami na miesiąc, tak? I to do prywatnych. Nie, to tam już o NFZ-cie to już nie mówię, tak? Spróbujcie się umówić właśnie na NFZ. To tym bardziej, kurczę, czekacie, tak? Więc tutaj no mamy utrudniony dostęp ogólnie do opieki zdrowia psychicznego. Teraz ma się to zmieniać. Mają być centra zdrowia psychicznego w każdym powiecie, z tego co wiem, tak? No ale to, czy to wyjdzie, czy to nie wyjdzie, jesteśmy w Polsce, przypominam. Tak? Oczywiście jest to zacny problem, zacny pomysł i warto, tak? Ale właśnie, mamy wielkie obłożenie do tego. Sytuacja, kiedy dzieciaki wrócą do szkół, wrócimy do normalnego życia, no może ten system, który już jest niewydolny, on może być jeszcze bardziej niewydolny. Przynajmniej tak, takie są te, jak to się mówi, rokowania, tak, wielkich tego świata. Więc właśnie, więc terapia online daje dostęp do specjalisty zdrowia psychicznego, osobom, które mają utrudniony, tak, to też daje terapeucie większe możliwości dotarcia do innych ludzi, tak? Także jakby no, może rozmawiać z kimś, kto na przykład jest poza granicami Polski, tak? Mam takich klientów, którzy mieszkają poza granicami Polski. To jest jakby dla mnie ułatwienie, tak? Ale tutaj skupiam się oczywiście na tej perspektywie klienta. Więc właśnie, to jest, myślę, największa zaleta. Dalej, technikalia. Technikalia, owszem, są ważne, jednak nie zawsze są najważniejsze, tak? Bo nawet jeśli coś przerywa, coś ten, zawsze można zrobić tak, żeby nie przerywało. Zawsze można poprawić. Właściwie utrudnieniem jest tylko wtedy, kiedy nie ma dźwięku, nie? To wtedy faktycznie jest jakieś tak utrudnienie, ale zdarzyło się u mnie tak, że jeśli na przykład internet gdzieś tam zawodził, szybko przełączyliśmy się na przykład na telefon, nie? Więc da się. Największy, mówię, gdzieś taka, co jeszcze jest taką przeszkodą, to czasami właśnie ta przestrzeń. I tu warto też o to zadbać, nie? Że oczekujemy, nie? Na przykład idąc do gabinetu, tak? Czy zwaniając się na jakąś konsultację,
Tak, mamy nadzieję, że lekarz, terapeuta, czy ktokolwiek, z kim rozmawiamy, no nie będzie nas, że tak powiem, obsługiwał przy okazji, nie? Przy okazji, nie wiem, robienia zakupów, tak, czy no nie wiem, czy podczas jazdy samochodem, tylko po prostu jakkolwiek jest to miejsce, gdzie on siada, patrzy i rozmawiamy, nie? Więc tutaj owszem, często jest to utrudnienie, tak, że ludzie właśnie, no, czasami no, rozmawiamy w różnych miejscach, tak, ale warto to zadbać, nie? Żeby to miejsce było właśnie komfortowe, bezpieczne, ale jednocześnie takie, żeby było dosyć ciche, nie? To znaczy, no właśnie, najlepiej w pomieszczeniu jakimś, nie? Nie na dworze. Aczkolwiek czasami są sytuacje, gdzie mówię, gdzie terapia była prowadzona z kimś, kto był na dworze, bo tam się czuł najbezpieczniej, nie? Więc dobra. Co jeszcze mam z takim... taki mit właśnie jeszcze odnosi, że w internecie każdy może być każdym. To jest jakby zarzut wobec osób, które prowadzą terapię. Warto tutaj włożyć wysiłek, posprawdzać, tak? Ja zrobię osobnego live'a, tak? Jak wybrać dobrego terapeutę, tak? Jak to... jak dobrać, tak? To raz, ale dwa też, żeby trafić na... jakby nie było osobę, która... ma duszę, dużo o niej mówi, że będzie kompetentna, nie? No to właśnie, sprawdzajmy. I mówię tutaj teraz jakby o wszystkich, nie? Osobach, do których udaje mi się pomóc, tak? Ja na przykład lekarzy też sprawdzam, nie? Na przykład chodzę do pulmonologa, sprawdzam go, nie? Sprawdzajmy, tak? Człowiek, który jest terapeutą, powinien należeć do jakiejś organizacji. To jest taki jakby jeden z takich głównych jakichś czynników, które najłatwiej sprawdzić, nie? Tak, na przykład ja mam na stronie, czy w moim opisie, że należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, tak, i tam mnie można znaleźć. Sprawdzajmy. Tak? Też właśnie warto no właśnie, zobaczyć, czy coś publikuje, czy coś robi, tak? Posłuchać, tak? Ja daję wam to możliwość, że możecie mnie posłuchać, zobaczyć, tak? Ocenić sami, tak? Jeśli uznacie, że no już po takiej tutaj moim wystąpieniu, że nie jestem tą osobą, no to okej, okay, nie? Rozstajemy się i fajnie. Bez żadnych jakichś takich zobowiązań. Co jeszcze? Dobra, żeby tak uporządkować, nie? Główne zalety terapii online, no to jest właśnie możliwość powiedzenia tego, co bezpośrednio by się nie powiedziało, tak? Jest to przestrzeń, tak, gdzie można być troszkę odważniejszym, tak? Drugi, że terapeuta jest zmuszony przez warunki do większej uważności, tak? Następny, że plus to jest takie, że jesteście w miejscu, które jest bezpieczne dla was przede wszystkim, tak? Bezpieczne, wygodne, komfortowe, tak? Następny plus. Nie musicie jechać przez miasto do innego miasta. Po prostu oszczędzacie czas i pieniądze. Dwie ważne rzeczy, tak? Które są tak bardzo istotne w dzisiejszych czasach też, nie? Kolejny plus, mimo wszystko, tak,
zmniejszamy ryzyko zakażenia się czymś, tak? W tej chwili jakimkolwiek chorobami, tak? No bo przez internet jeszcze nikogo nie zakaził, tak? Więc, no właśnie, nikt nikogo nie zakaził, możemy sobie rozmawiać, tak? Ja sobie mogę kasznąć, tak? A ty nie musisz się martwić o to, czy ja mam koronawirusa, czy nie mam i tak dalej. Ja też się nie muszę martwić. Nie musimy być zamaskowani przede wszystkim, nie? Tak, nie musimy być zamaskowani, nie musimy być pod przyłbicami, chociaż teraz nawet nie można być pod przyłbicami, więc możemy sobie jednak te oczy jakkolwiek popatrzeć, nie? Popatrzeć na twarz, mimikę, mimo że gdzieś tam ten kontakt może nie jest aż tak bezpośredni, jak byłby typowo bezpośrednio stacjonarny. Co jeszcze? Co powiedziałem? Czas, pieniądze, oszczędzamy komfortowe warunki, bezpieczne, przestrzeń na to, że możemy więcej powiedzieć i też to, że sytuacja wymaga od terapeuty większej uważności, bo my, będąc w internecie, możemy mieć odwagę na przykład mu zwrócić uwagę i się na przykład rozłączyć, jeśli nie wiem, coś nam się nie spodoba, czy coś takiego, nie? Więc właśnie, to są takie tutaj największe plusy. Minusem, mimo wszystko, jest gdzieś tam brak tego bezpośredniego kontaktu, tak? Takiego bezpośredniego, w którym można na przykład wykonać jakieś gesty typu miłe, tak? Czyli podania ręki, no nie wiem, przybicia żółwia, tak? Ja pracuję też z młodymi ludźmi, także często, nie wiem, żółwika, tak? Czy w ogóle, no, ktoś mnie może zobaczyć, no jak wyglądam, tak? Bez żadnych jakichś takich, no nie wiem, no bez, no, że może mnie zobaczyć takim, jakim faktycznie jestem i ja też tam sobie mogę zobaczyć, jaka jest, tak? I też mogę bardziej zareagować na różne stany, które się mogą pojawiać, tak? I właśnie, też takim, chciałem tutaj powiedzieć też o tym, kiedy terapia online nie jest wskazana, tak? I tutaj absolutnie bym nie radził terapii internetowo, tak? To przede wszystkim osoby, które doświadczają myśli samobójczych, tak? Na takim poziomie, które są bliżej realizacji niż tylko myśli, tak? Bo przeprowadzenie ewentualnej interwencji kryzysowej przez internet jest cholernie ciężkie. I wiem, bo to robiłem, tak? I za każdym razem z wielkim strachem, tak? Bo właśnie nie mogę do końca zareagować na sytuację, kiedy ktoś tak zgłasza takie, a nie inne problemy, myśli, tak? Swój stan, tak? Bo z jednej strony, okej, ja cały czas mogę zadzwonić na służby, ale ja mogę nie wiedzieć, gdzie te służby wysłać, tak? Tym bardziej, jeśli mamy właśnie kogoś z zagranicy, a to też czasami się zdarza, tak? Więc to jest taki przykład w przypadku, kiedy raczej staramy się szukać pomocy stacjonarnie, tak? Dzwonimy wtedy pod 112, tak? Czy idziemy do najbliższej poradni? No, po prostu robimy wszystko, żeby otrzymać pomoc stacjonarną, tak? W przypadku właśnie myśli i zamiaru samobójstw. Drugi przypadek to głębokie uzależnienia, tak? Od substancji. Od substancji chemicznych, czyli typu alkohol, narkotyki. Tutaj najpierw, jeśli to nie jest ten początek terapii, tak,
czyli faza po detoksie i tak dalej, no to odradzam. Przepraszam. Dobrze, że jesteśmy za kamerą, więc nikogo nie zaraz. Ale nie mam COVID-a, po prostu po prostu zatoki mi wam na to, że mam kaszę. Dobra, właśnie. Więc takie stany jednak też staram się szukać pomocy stacjonarnie. Tak, o ile na przykład mam już do czynienia z terapią pogłębioną, tak, czyli już po takim tym pierwszym okresie terapii, to wtedy już tak. Kiedy kiedy mamy już do czynienia, przepraszam. Kiedy mamy już tą fazę trzeźwienia, tak? To wtedy jak najbardziej. Wtedy można z online'em, ale wcześniej już nie. Ojej, przepraszam. Co jeszcze? Na pewno uzależnienia od nowych technologii, internetu, gier, telefonu, mediów społecznościowych, no to już wtedy też nie jesteśmy, niekoniecznie powinniśmy korzystać wtedy z terapii online, tak? Bo to wtedy jakby kolejny raz, kolejną przestrzeń wypełnia nam online i tu zwłaszcza mam na myśli osoby, które no młode, tak? Które też właśnie też e-learningu mają dosyć po prostu, tak? I pakowanie ich jeszcze na terapię online. No, jeśli właśnie mam do czynienia z nadużywaniem takim typowo internetu, Facebooka, no to niekoniecznie. Ale jeśli mamy właśnie kogoś, to to już jakby umie to rozdzielać, tak? Na przykład korzysta tylko z, podczas e-learningu, nie? Jakby to korzystanie z nowych technologii jest na tyle nie ma wpływu na życie codzienne, to wtedy jak najbardziej można próbować terapii online. No, to myślę, że to są te dwa, trzy przypadki, kiedy terapia online nie jest wskazana. Czy terapia online jest zawsze dobra dla terapeuty? Też, no, nie zawsze, tak? Ja właśnie też cenię sobie ten kontakt bezpośredni, dlatego właśnie ruszam w sumie od przyszłego tygodnia z wizytami domowymi, tak? Także wystarczy też się ze mną skontaktować. Wizyty domowe są na terenie powiatów Wrzesińskiego, Średzkiego, Słupeckiego, Gnieźnieńskiego, tak? Tutaj na tych terenach jak najbardziej możemy popracować. Kiedy ja do was przyjeżdżam, i jakby zasada też jest taka, że największa zaleta tego, że to wy jesteście na miejscu swoim, bezpiecznym, komfortowym i nie tracicie czasu i pieniędzy. Dobra, nie wiem, czy mamy jakieś pytania? Chyba nie. Jeszcze tutaj minutkę może poczekam na pytania.
To chyba nie mam. Dobra. Ja Wam dziękuję za uwagę. Życzę Wam dobrego wieczoru, dobrej nocy. I mimo wszystko życzę Wam zdrowia, tego, żebyście jednak z terapii nie musieli korzystać. A przede wszystkim życzę Wam szczęścia, radości, bo na to zasługujemy my wszyscy. Trzymajcie się. Cześć.